Cześć, pytania odnośnie walki z retransmisjami restreamującymi oraz jak mamy zamiar walczyć z pirackimi transmisjami zalewają nas już od pierwszej gali. Dziś damy wam odpowiedź na nurtujące was pytania. W trakcie pierwszej gali było naprawdę dużo retransmisji. Niestety w pewnym sensie spodziewaliśmy się tego. Cały projekt dopiero startował, dlatego skupialiśmy się na zdobywaniu doświadczenia w organizacji dużych imprez, a przede wszystkim na tym, aby całe wydarzenie przebiegło bez żadnych komplikacji. Udało nam się zrealizować pierwszą galę i wiele się nauczyliśmy, a teraz skupiamy się nad poprawą naszych technologii i organizacji. Pierwszym filarem walki z retransmisjami jest oczywiście prawo. Naruszenie praw autorskich to nie tylko wywołanie reakcji naszej kancelarii prawnej, ale również poważne łamanie prawa, a to ścigane jest przez policję. Działając w imieniu spółki Fame MMA, spółka ZO, spółka komandytowa, informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 roku skierowałem do prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu 107 zawiadomień dotyczących nielegalnego udostępnienia zapisu audio-wideo gali organizowanej przez spółkę w dniu 30 czerwca 2018 roku w Koszalinie. Niniejszym informuję, że prokuratura rejonowa Poznań Stare Miasto w Poznaniu prowadzi sprawę z zawiadomienia spółki dotyczącą rozpowszechniania cudzego nagrania bez uprawnienia przez Dominika H., posługującego się w sieci internet nazwą użytkownika Okiem Fabiana. Jednocześnie oświadczam, iż w dniu 10 października 2018 roku na polecenie prokuratury rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu przeprowadzili czynności procesowe z udziałem wyżej wskazanej osoby w miejscu jej zamieszkania, których celem było ustalenie istotnych dla niniejszego postępowania karnego informacji. Drugim filarem walki z retransmisjami jest możliwość ich zgłaszania przy pomocy odpowiedniego formularza znajdującego się na naszej stronie fame.mma.tv. Dostęp do formularza możliwy jest również poprzez portal Gamehack, ale o tym dowiecie się więcej na naszych streamach. Trzecim filarem jest nasza ekipa, jest to zespół, który będzie monitorować sieć w celu poszukiwania retransmisji. Korzystamy również z usług firmy, która monitoruje sieć profesjonalnie i dodam tylko, że jest to jedna z najlepszych firm na świecie. I oczywiście czwarty filar, a zarazem najważniejszy. Mamy patent, który umożliwi nam szybkie i skuteczne zatrzymywanie nielegalnych streamów. Polega on na otagowaniu każdej transmisji w taki sposób, że w nieregularnych odstępach czasowych w losowym miejscu będzie pojawiał się indywidualny identyfikator przypisany każdej osobie. Nasz sposób polega na tym, że wyznaczony przez nas zespół monitorujący sieć będzie przepisywać owy identyfikator i wyłączać nielegalny restream. Jak już wspominałem, będziecie mieli możliwość zgłaszania do nas nielegalnych retransmisji, do czego służy specjalny formularz przygotowany na naszej stronie. Jeżeli będziecie pierwsi ze zgłoszeniem danej retransmisji i zostanie to potwierdzone przez naszego moderatora, to otrzymacie darmową licencję i natychmiastowy dostęp do transmisji gali. Podsumowując, nic nie tracicie, a zyskujecie darmowy dostęp do pay-per-view. Uwierzcie mi, organizacja wydarzenia takiej skali wymaga mnóstwo pracy i jest bardzo kosztowna. Niesie ze sobą również ogromne ryzyko. Chcemy cały czas się rozwijać i tworzyć coraz bardziej spektakularne widowisko. Dlatego wesprzyjcie nas, a nie piratów.